Lipiec przywitał Polanę przy ulicy Braterstwa Broni w Śradzu festiwalem baniek mydlanych oraz świętem kolorów. Obydwa wydarzenia przyciągnęły liczne grono mieszkańców osiedla Klonowe. Przyszliśmy z córką, żeby skorzystać, żeby się tutaj pobawiła, bańki popuszczała. Duże bańki pewno dzisiaj wychodzą. No tak jak widać jest bardzo duże, można powiedzieć nawet. Czasami się udaje, czasami nie, ale to jest, no, trzeba próbować. Wcześniej był cyrk, teraz są bańki, także jesteśmy zadowoleni. Dzieci się fajnie, świetnie bawią, także jest okej. Nie ma powodów do nudy w takim razie. Nie, pogoda dopisuje, na szczęście nie padało, także jest wszystko w porządku. Oby tak dalej. Podobają Ci się bańki? Podobają mi się bańki. Podobają Ci się? Tak. Ze Zduńskiej Woli przyjechaliśmy tutaj do Śradza, bo na Zduńskiej Woli póki co nic się nie dzieje, tak? Podoba się tutaj jednym słowem. Dla dzieci jak najbardziej jest fajna atrakcja. Nie zabrakło radości, dobrej muzyki i zabawy, a przede wszystkim obsypywania się wzajemnie kolorowym proszkiem holi oraz wielkich baniek mydlanych. Widzę, że jesteś cała kolorowa, widzę, że fajna zabawa dzisiaj jest. Tak. Bardzo fajnie. Jak Ci się w ogóle podoba to wydarzenie? Podoba mi się, fajnie można spędzić czas ze znajomymi. No i zwłaszcza, że to jest okres wakacyjny, tak? I jest co robić.